A jak wyglądał przebieg otrzymania licencji? Czy przyszedł inspektor i po prostu dużo się czepiał? Czy... Tu jakaś pracownia nawet? O! Tu była pracownia właśnie jego. Uprzednio mieliśmy takie małe makiety tych wszystkich domków, co on tu robił, ale pozabierał ich. Jaki potencjalny przychód oczekujesz na tej inwestycji? No, jeżeli dostaniemy 14 bedów HMO, no to my... Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Dawid Dowbusz. To jest kanał, na którym się dzielimy wiedzą oraz doświadczeniem tylko od praktyków. A w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam inwestycję jednego z naszych absolwentów, Sebastiana. To jest ta nieruchomość, którą właśnie zakupił. Jesteśmy w okolicy Wakefield w północnej Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, kryzys nieruchomościowy dalej się pogłębia, ale co znaczy kryzys nieruchomościowy? Nie fakt, że ceny po prostu lecą na łeb na szyję, ale fakt, że ludzie nie mogą znaleźć miejsca do mieszkania, bo zwyczajnie brakuje mieszkań, pokoi oraz domów i tylko z roku na rok to się pogłębia. I taki przykładowy przykład, masło maślane. Zobaczcie, to wygląda jak ex-kościół, a ewidentnie jest to przerobione teraz na mieszkania. I oczywiście to było niezaplanowane, tylko spostrzeżone. Nawet jak się rozejrzymy po tej ulicy, spójrzmy, gdzieś porobione są poddasza w jednym, w drugim, w trzecim miejscu. Czyli po prostu ludzie walczą o tą przestrzeń, żeby było gdzie zamieszkać. Tak? Zapraszam Was do środka. Małe przejście przez dżunglę, no ale pamiętajmy o tym, że to jest dopiero co zakupiona nieruchomość. Właśnie zdjęte są szyldy. I teraz odwiedzimy naszych tutaj absolwentów. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Zapraszamy. Buty mam ściągać? Tak, trzeba Matki ściągać buty. Mamy bambosze dla Ciebie. Bo widzę, że dom w pięknej kondycji, tak? Typowo angielski standard. Właśnie będziecie się wyprowadzać, tak? Okej, słuchajcie, dzisiejsi moi goście Sebastian oraz Iza. Sebastian wraz z Izą byli już wielokrotnie na tym kanale, czy to z własnymi działalnościami, które pokazywaliśmy, są przez nich prowadzone, bądź ich przygodą w inwestycjach tutaj w nieruchomościach. Sebastian, powiedzcie proszę, gdzie obecnie się teraz znajdujemy? Jesteśmy w Dewsbury, w West Yorkshire. Znajdujemy się w domu, który zakupiliśmy parę tygodni temu przez aukcję. I to będzie... Próbujemy zdobyć tutaj 14 bed HMO. 14 bed HMO, okej. A za ile ta nieruchomość została zakupiona? Za 275. I powiedz mi, czy były duże wyzwania, jeżeli chodzi o aukcję? Musiałeś negocjować, podbijać cenę? Jak wyglądał przebieg tego tutaj zakupu? To była aukcja I am sold. My wiedzieliśmy o tej aukcji już uprzednio i zadzwoniliśmy do nich z taką pewnością siebie, że aukcja nie przejdzie za tą cenę, bo cena tutaj zaczynała się od na początku 325, ten guide price, i ja mówię, znam tę okolicę, mówię, na za tyle nie pójdzie. I mówię tam do tej znajomej z I am sold, mówię, wiesz co, jak ta aukcja przepadnie, to zadzwońcie do mnie od razu, ja mam nadal do Was ofertę, nie? No i tak się stało, dosłownie 2 minuty po zakończeniu aukcji już był telefon. O, to był naprawdę gorący ziemniak. Dobrze, ale powiedz mi, Sebastian, coś więcej na temat samej tej nieruchomości. Bo ja wiem, że usłyszałem, że Ty chcesz to przerobić, ale na stan dzisiejszy, na dzisiaj, co to jest za nieruchomość, kto tutaj mieszkał, czy ona stała 10 lat pusta, czy ktoś mieszkał w takich warunkach, a być może miała jakieś inne przeznaczenie, o którym my nie wiemy. To jest normalny dom rezydencjalny. Tutaj mieszkała pani i pan architekt. Dwie osoby w takim wielkim domu. Architekci. Okay. Teraz to jest 8-pokojowy dom, 2 reception rooms, 2 kuchnie i do tego jeszcze basement. Oni mieszkali tu od samego początku, bodajże chyba około 50 iluś lat, jak dobrze patrzyłem. Powodem tego, że oni to sprzedawali, że ten pan architekt zmarł i, i żona sprzedawała to, nie będąc w stanie sama to mieszkać. Okay, jak to mówią, szef w dziurawych butach chodzi, to byśmy się spodziewali, że architekt, który może projektuje nieruchomości na różnego rodzaju standardy i style, sam będzie mieszkał dosyć fajnym quality, fajnej jakości, ale widać po tej nieruchomości, że tej jakości tutaj nie było przez te 50 lat. Być może były odmalowane ściany i to wszystko. Słuchajcie, tak jak ten dom zobaczycie teraz, bo teraz się przejdziemy po nieruchomości, tak ci ludzie po prostu tutaj mieszkali. Tak mieszkali. Architekci, porządne prace, pewnie porządne też zarobki. Patrzcie, jak mieszkają ludzie na zachodzie. Tu jest prosta akurat zasada w tym domu, bo schody idą środkiem, pokoje są rozrzucone po każdej stronie domu, więc będziemy przerabiać każdej strony, każdy pokój na tak zwane bedsity. To będziemy dokładać, albo się przebijać też przez ściany, żeby dokładać ensuite'y. Tu jest pierwszy pokój. Tu mamy jakąś malutką łazieneczkę. Co mamy razem zrobić? Tutaj przebijemy się, tutaj tą ścianę przebijemy, tutaj zamurujemy, stworzymy taki małą kitchenette i tu będzie wejście do łazienki z pokoju. Aha, czyli całość to będzie przeznacza do tego jednego pokoju. Do jednego pokoju. Czyli ten naprawdę będzie miał następną przestrzeń. Dokładnie. A ten pokój obok? Ten pokój bardzo dużych rozmiarów są. Bardzo dużych rozmiarów, około 20 metrów pokoje. Zasada będzie funkcjonowała w całym budynku taka sama. Od piwnicy do topowego piętra będzie mała kuchnia i będzie dodany ensuite. Dobrze, to mamy następny pokój. Tu jest jeszcze salon, podobny będzie, już nie będziemy przechodzić. Mamy tu w tym miejscu kuchnię. Tak, tu jest kuchnia, która jest kuchnią i zostanie kuchnią. W budynku będą na poczet licencji będą dwie kuchnie, ponieważ mamy 4 poziomy, nie? Łącznie ze basementem, więc musimy dać dwie kuchnie. Nie? Okay. Więc jeżeli chodzi o komin, czy kominy zostają? Zostają, dlatego że to jest taki rozmiar, nie? To by było problematyczne usunąć takie. Pokoje i tak są dosyć duże, więc... Pokoje są bardzo duże, więc nie trzeba stracić pieniędzy na to, żeby... To przejdźmy szybko do piwnicy. Państwo z przodem, szybko mówmy tą piwnicę. Tutaj będzie, akurat tu taki boiler room był, więc za tym boilerem jest stare okno, które jest nam potrzebne, żebyśmy go wybili na nowo. Doszło światło dzienne. Tak, dokładnie. Tutaj będzie taki utility room dla nich wszystkich. No i tutaj mamy pierwszy pokój. Także tanking musimy zrobić oczywiście. To są drogie zabawy. Drogie zabawy. Jak Sebastian skończy to wszystko, zrobimy podsumowanie liczb. Dokładnie. Bo takie tankingi, przerabianie piwnic, jeżeli bierzemy profesjonalną firmę, to kosztuje dziesiątki tysięcy funtów. Dziesiątki tysięcy, powtarzam jeszcze raz. No i widzicie, stan tutaj jest taki jak jest, jak w każdym budynku, który kupujemy. I tutaj też trzeba doprowadzić światło dzienne. Podejrzewam, że jest... Tutaj jest okno. Tutaj jest okno, w każdym pokoju jest okno, więc tu już nie musimy doprowadzać, jest akurat to dobrze. I czy na parterze też będziesz stawiał jakąś kuchnię? Tak, no tu będzie jedna kuchnia i tutaj będzie jedna kuchnia. Przepraszam, w piwnicy. Na pierwszej piwnicy będziemy wykorzystywać tamten pokój, gdzie jest boiler, tam jest okno, tylko jest zamurowane, więc je wybijemy i stworzymy też kuchnię. Okej, i tu jest jeszcze wyjście na bezpośrednio na ogród, tak. Czy to wyjście zostanie, czy będzie zamurowane? Zostanie. Aha, czyli jak ktoś będzie chciał? Bezpośrednio. Bo widziałem już na ogrodzie są jeszcze garaże. Czy te garaże też należą do Ciebie? Tak, należą do nas. Okej, i te garaże też będziesz chciał w jakiś sposób przystosować dla użytku dla lokatorów? No chcielibyśmy, nie? Że każdy ma tam jakiś rower. Zobaczymy, co council też nam wytyczy względem parkingów. No bo parking już nawet będzie całkiem spory. Jest parking, tutaj przeznaczymy właśnie tą całą część, zostawimy im połowę ogrodu, ta przednia część przed garażami będzie przeznaczona na parkowanie samochodów i zobaczymy, czy council każe nam wyznaczyć z garaży jeszcze dodatkowe 2 miejsca, czy zostawimy garaż i wtedy oni będą mieli dodatkowy storage. Okej, przenieśmy się na piętro wyżej. No i tutaj jest identyczny schemat, duży pokój, taki master bedroom, one wszystkie takie właśnie master są. Będzie kuchnia, będzie ensuite, identyczny scenariusz. Tak szybciutko. Kolejny pokój. Naprawdę ogromna nieruchomość, ogromna. Wydaje mi się, że za tą cenę w takiej okolicy, bo to jest, z tego co kojarzę, to jest bardziej tutaj prestiżowa ulica. Tak, to jest jedna z najlepszych ulic w akurat tym małym miasteczku. Więc mi się zdaje, że no tutaj jest duża łazienka, którą tak jak uprzednio powiedziałem, chyba na parterze. Zobaczcie, słuchajcie, standard życia. Ostatnio miałem kolejny... Ostatnio miałem, słuchajcie, wywiad na anglojęzycznym kanale, gdzie zapytali mnie, jakie bym dał rady na złe czasy, jeżeli przyjdą takie w nieruchomościach. Ja dałem prostą bardzo odpowiedź. Quality. W tym kraju brakuje jakości. W tym kraju, uwaga, co czwarty, co piąty, 20-25% nieruchomości jest wynajmowana i nie nadają się do życia. Czyli standard jest ich tak opłakany, że nie powinni mieszkać tam ludzie. Nawet psów tam nie powinniście wpuszczać, ale z racji takiej, że nie ma gdzie mieszkać, niestety ludzie mieszkają w takich warunkach, możecie naprawdę stwierdzić, że to jest Zachód i to jest po prostu trzeci świat. W Polsce nie do pomyślenia, ale jak pokazywałem raz na jednym naszym kanale, tutaj na jednym z naszych odcinków, statystyki, gdzie są największe zwroty, to uwaga, Wielka Brytania na tej statystyce była numer 1 na cały świat. Tak, jest po prostu ogromny deficyt. Numer 1. Możecie sobie wymyślać różnego rodzaju egzotyczne kraje, że fajnie tutaj nad plażą i tak dalej, ale pamiętajmy o popycie i podaży, tak? Tu jest... matematyka. Tu jest po prostu zwykła matematyka. A Polska z tych krajów, które tam były, były takie bardziej znaczące, rozwinięte gospodarki. Między innymi USA, Wielka Brytania, kraje europejskie. Polska gdzieś tam była 3. od końca. I teraz nawet rozmawiałem ze znajomymi z Polski, to słyszę... Wybacz, że przerwam Ci materiał, ale jest bardzo duża szansa, że możemy Tobie pomóc, albo możemy sobie nawzajem pomóc. Wysłuchaj tylko tych 6 punktów, które chcę Ci przekazać. Pierwszy z nich jest to usługa desourcingowa, gdzie pomagamy inwestorom, którzy nie mają czasu znajdować nieruchomości, remontować i zajmować się ich najmem. Stąd też stworzyłem szereg firm, które mogą Was przeprowadzić od zakupu nieruchomości od A do Z, czyli znalezienie nieruchomości, remont, najem oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych certyfikatów, gdzie inwestor nie musi się tak naprawdę niczym martwić. Punkt 2. Są to moje autorskie warsztaty, gdzie na własnym doświadczeniu, przechodząc tak naprawdę od pierwszych nieruchomości na wynajem do projektów deweloperskich, zacząłem również uczyć ludzi, jak mogą sami zacząć budować swoją niezależność finansową. Dowodem na sukces naszych absolwentów są ludzie, którzy występują na tym kanale na YouTubie, gdzie mają już portfolio nieruchomości na wynajem, nawet po kilkanaście nieruchomości, które zbudowali w zaledwie parę lat. Trzecim punktem są warsztaty rent to rent, czyli dla tych osób, które nie mają kapitału, żeby zacząć inwestować na rynku nieruchomości, bądź go mają bardzo niewiele. Są to autorskie warsztaty jednego z naszych wykładowców, który jest ekspertem w tej dziedzinie i uczy Was, jak w legalny sposób budować niezależność finansową poprzez podnajem nieruchomości. Również absolwenci warsztatów Rent to Rent występują na tym kanale. Punkt 4. JV Joint Venture. Jeżeli posiadasz kapitał 800 000 funtów do paru milionów funtów, to jest możliwość wspólnego działania ze mną, gdzie razem zakładamy spółkę. Ja jestem tą stroną aktywną, gdzie wraz z moim zespołem szukamy najlepszych okazji inwestycyjnych. Są to często większe projekty bądź projekty deweloperskie. Ty jesteś osobą całkowicie bierną. W tym wypadku w pierwszej kolejności cały kapitał musi zostać zwrócony Tobie, a już po tej spłacie z kolejnymi przyszłymi zyskami dzielimy się wedle udziałów. Punkt 5. Zostań jeden z naszych czempionów. Przez to, że cały czas to są moje działalności, cały czas rekrutujemy, więc jest duża szansa, jeżeli zostawisz CV, że w niedalekiej przyszłości się z Tobą skontaktujemy. A kogo potrzebujemy? Potrzebujemy ludzi do firmy remontowej, czyli fachowców, brygadzistów bądź project managerów, do agencji najmu, do zarządzania nieruchomościami, do social mediów, marketingu czy nagrywania bądź montażu filmów oraz do deal sourcingu, gdzie Twoim zadaniem będzie wyszukiwanie okazji inwestycyjnych. Uwaga, w sprawie rekrutacji przyjmujemy osoby tylko z doświadczeniem. Punkt 6. Książka mojego autorstwa Śladem Fortuny jest już dostępna na Amazonie, gdzie została bestsellerem. Jeżeli interesuje Cię tematyka związana z biznesem, z rozwojem, z podejściem też tak naprawdę do życia i to, co może spotkać nas w przyszłości, to na pewno ta książka będzie dla Ciebie dobrą lekturą. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i wracajmy do materiału. Rozmawiałem ze znajomymi z Polski, to słyszę, że jak imigranci z Ukrainy wrócili, nawet mają pustostany po 30%. Sebastian, powiedz twoje nieruchomości, bo zacząłeś tą przygodę kiedy? 2-3 lata temu? 3 lata temu, tak będzie teraz. Ile masz pustych pokoi, ile masz pustych nieruchomości? Zero. Wyobrażasz sobie, że masz 30% pustostanu? No to nie. A ja mam często takie pytania, ludzi z Polski pytają: Dawid, a ile trzeba rocznie liczyć pustostanu? I mówię: o czym ty mówisz? Przecież jak jest wypowiedzenie, ktoś daje miesięczne wypowiedzenie, to od razu rzucasz ogłoszenie i już masz ludzi gotowych, którzy na zakładkę od razu się wprowadzają, tak? Więc jeżeli ktoś tak nie wynajmuje, no to znaczy, że robi źle ten wynajem. No ale tak jak wspominałem, zobaczcie, spójrzcie, w jakim standardzie ci ludzie mieszkali. Dla mnie to jest po prostu aż, no można, no obrzydliwe to jest po prostu, słuchajcie, zapachu nie da się opisać, więc już stąd wyjdźmy. Tutaj się zuży dosyć pokój. Tak, i czy on będzie połączony z tą łazienką? Dokładnie. Jeszcze w tym przypadku nie wiemy, czy zostawimy w takim układzie, jak jest, że tutaj wejście do łazienki, a przebicie się z drugiego pokoju z drugiej strony. No bo ta łazienka jest na tyle duża, że możesz ją jeszcze wykorzystać na dwa sposoby, tak? Dokładnie. Albo ją podzielimy, albo ją wykorzystamy właśnie we dwojakie wejścia, nie? No zobaczymy, jak to architekt nam jeszcze porysuje. Tu dokładnie. Jest następne pomieszczenie. Pokój uciech. O, to widzę pan architekt ze swoją dziadek z babcią, tak? Tak, to jest tak. 20-letnie. Dobrze, patrzyłem na daty. Tak jest. O, jest. Lider. Jest ich dużo. Tak jest. Nic co ludzkie nie jest nam obce. Zobaczcie, kurczę, naprawdę. Pasjonat. Ile on tego ma? Ile on tego tutaj ma? Gdzie mi Saweł? Widać, że dziadek z babcią lubili dobrze się bawić. Przy czasopismach być może, ale no, taki jest świat. Przejdźmy na górę. Jeszcze ostatnie piętro teraz. No tu jesteśmy na ostatnim piętrze, typowy pokój, znowu duża przestrzeń, ten sam schemat. W każdym pokoju ensuite i mała kuchnia, mały aneks. Tak, najlepiej nam to wynajmuje. Tu jakaś pracownia nawet? O! Tu była pracownia właśnie jego. Uprzednio mieliśmy takie małe makiety tych wszystkich domków, co on tu robił, ale pozabierał je. Czy to jest ta nieruchomość właśnie? Nie. To jest jakaś właśnie inna? Inna nieruchomość. Może to być jedna z nieruchomości, których on projektował albo przerabiał. O, widzę pasjonat tu jakieś sztuki. Dosyć ciekawe. Ciekawy człowiek tu mieszkał. Dosyć ciekawe rzeczy zawsze można znaleźć na tych nieruchomościach. Wszystko ręcznie robione. Zobaczcie. Ja raz znalazłem też, nie znając się tak naprawdę na rzeczy, osobę, która się pasjonowała w muzyce. Pozyskaliśmy pełno płyt winylowych i ponoć ja to po prostu rozdawałem, nie znając się na tym, a ponoć sporej wartości były. Raz nawet jakieś pieniądze się znalazły, euro, więc jak się poszpera, raz znalazłem safe, ale safe niestety był pusty, więc jak się poszpera, można ciekawe rzeczy znaleźć. Być może gdzieś dziadek przed babcią chował jakieś złoto na jakąś czarną godzinę, a tutaj przepiękna łazienka. Z korku. Ach, te zapachy. Widoki mi nie przeszkadzają, tak jak zapachy. Zobaczcie, jakie piękne wykończenie. Co to jest za wykończenie, Sebastian? Korek. Jak dobrze pamiętam z Polski. No właśnie. Takie korki pamiętam za PRL-u ludzie robili z tego spowiki na ryby. Bo to się dobrze na wodzie utrzymywało. Ale żeby robić z tego łazienkę? Polakierowany korek. No nic, no. Ostatnie pomieszczenie. Wolność Tomku w swoim domku. Tutaj jest duże pomieszczenie. Tu on miał, jak dobrze pamiętam, widzę tutaj, on miał jakieś, nie wiem, może taką mini siłownię, bo tu widzę drążki są. Gimnastyka. Pamiętacie z WF-u? Pełno ram. Tak. Zdjęcia ma. Okej, i ten pokój, bo tutaj wiemy, że tu będziesz coś planował. Tak, to jest największe wyzwanie z tego pokoju. Bo ja teraz zadam ci pytanie. No, to jest, jakby nie patrzeć, spora przeszkoda, która ogranicza mocno. Tutaj mieliśmy konsultanta i architekta, który nam powiedział, że będziemy przerabiać tą belkę, będziemy ją unosić wyżej i będziemy wstawiać sporniki stalowe, żeby uzyskać tutaj przestrzeń na powyżej 1,50 m wysokości, bo wtedy już nie wchodzą te żadne regulacje typu uderzenia o głowę i tak jak samo jak mieliśmy w Batley. Była belka, jak dobrze pamiętacie z filmu, środkiem pokoju lecąca, ale dlatego, że była wbudowana powyżej, od 1,50 m wyżej, regulacje już nie sięgają ich. Tak, i masz zamiar po prostu tą belkę przenieść wyżej, tak. Żeby było to wsparcie. Tu ją zeprzemy, jedną wyżej i w ten sposób uzyskamy tutaj całą tą przestrzeń. Oczywiście te baniaki, wszystkie to są grawitacyjne. Wszystkie usuniemy i w inne miejsce. Powiedz Sebastian tak, bo gdy się poznaliśmy na początku, no byłeś tutaj, znaczy jesteś dalej uważam, przedsiębiorcą, który odnosi sukcesy. Przypomnij, ile robiliście tych kuchni miesięcznie dla Wrena? Miałeś chyba największy zespół monterów kuchni tutaj na północy Anglii? W kraju nawet. W kraju dla Wrena. Byliśmy w kraju, no. Dla firmy Wren, która sprzedaje kuchnię. To był taki wybuch, był w COVID-zie. Ile miesięcznie robiliście kuchni? Około 25. 25. Czyli tak na pewno był z tego ciekawy cash flow, albo jest tak. Dalej. A powiedz mi, gdzie dzisiaj idziesz ze swoimi działalnościami? Wygaszamy akurat ten biznes kuchniowy. Jest to bardzo wymagający czasowo i zdrowotnie biznes. Nie? W sensie emocjonalnie tak, stres, tak? To jest każdy, masz 25 kuchni, 25 klientów, ich rodziny, wszystkie te emocje razem wzięte, każdy klient jest indywidualny, więc wiesz, jeden może być ok, a drugi ci spowoduje mnóstwo problemów bez powodu, więc nasi chłopacy też są zmęczeni tym, więc będziemy kierować wszystko. Już robimy coraz mniej. To dla Wrena ile dzisiaj robisz kuchni? Nic. Czyli pomimo tego, że no, na każdej kuchni zarabiałeś, miałeś z tego zyski, 25 kuchni miesięcznie, no podejrzewam, że nie zarabiałeś po 10 funtów z jednej, tylko tego zysku było tam troszeczkę z każdej jednej kuchni. Pomnóżcie to razy 12 miesięcy i pomimo tego fajnego cash flow wybrałeś spokój niż te pieniądze. Tak, nieruchomości wiadomo, jest potrzebny większy początkowy budżet, ale one są bardziej poukładane. Decyzyjność nie jest aż tak potrzebna w tym danym momencie. W kuchniach decyzyjność potrzebna jest tu i teraz. I nie ma zlituj się, no bo kosztuje to pieniądze, kolejne kontrakty, kolejny tydzień i później na koniec miesiąca byśmy skończyli, ile byśmy dostali kary. Więc no, wygaszamy to, robimy o wiele mniej. Teraz robimy 1/4 tego. I w tym momencie właśnie dokupujemy coraz więcej nieruchomości, żeby zagospodarować czasem tych chłopaków, które robili na kuchniach, żeby była ta kontynuacja. Ale żeby robili już sobie w biznesie nieruchomościowym? W nieruchomościowym dla nas i na spokojnie. Nie? Oni też to doceniają teraz, że nie ma takiego hałasu, że są zrywani z jednej roboty na drugą, bo coś tam przyjechało, coś nie dojechało. I wiesz, no i czyli po prostu cash flow z nieruchomości zastępujesz cash flowem, jaki miałeś z biznesu. Tak, no tak, dokładnie. I docelowo chciałbyś zrezygnować całkowicie z biznesu i skupić się tylko na swoich nieruchomościach? Tak, docelowo chcielibyśmy tylko zrobić nieruchomości. I to jest, słuchajcie, ważne, bo ludzie, którzy patrzą jako osoba trzecia, czyli na przykład, nie wiem, przykładowo twoi znajomi, twoi pracownicy widzą, wow, że odnosisz sukcesy, duża firma, nie wiem, dużo sprzętu, służbowe auta i tak dalej, jest duży przepływ pieniędzy, ale nie widzą jednego, z jakim ogromnym stresem to się wiąże, no bo niestety każdy biznes, gdzie są klienci, gdzie są pracownicy, są też wyzwania. A jakby nie patrzeć, nieruchomości dają nam tak zwane safe game. Dlaczego mówię o tym safe game? No bo niestety teraz też nawet się zdarzyła historia świętej pamięci już człowiek, którego tutaj znam, bardzo, słuchajcie, dobrze prowadził swoje działalności z wielkim sukcesem i niestety gdzieś w naszym wieku po prostu zmarł. Nie chcę już mówić na co, czy to był zawał serca, czy co to było, już w to nie wnikajmy, ale po prostu zmarł. Człowiek uśmiechnięty, bardzo pozytywny i nagle zostaje żona z dziećmi, zostaje rodzina i jeżeli, mówię przykładowo, jeżeli partnerka nie jest w tym biznesie, no to nie poprowadzi tej działalności, nie odnajdzie się w tym, tak? Czyli biznes często ma taką sytuację, gdzie jego piętą Achillesa, najsłabszym punktem jest ten właściciel, tak? Jeżeli właściciel nie zbudował struktur takich, że działają bez niego, no to ten biznes się rozpada, tak? A nawet jeżeli działają bez niego, no a nie będzie już tej kontynuacji sukcesora, sukcesora, no to prędzej czy później i tak on się w końcu rozpadnie, bo te osoby, które są tam decyzyjne, jeżeli zaczną odchodzić z tej firmy i nikt tego nie kontroluje, to i tak ta firma się rozpadnie. A nieruchomości mamy tak zwany ten safe game, bo możesz sam nimi zarządzać, ale w swoim wypadku wy agencję mamy do tego. Outsourcujecie agencji i czy ty jesteś na wakacjach, czy nie? Nie interesuje mnie to. I pieniądze na konto co miesiąc spadają. Tak. Przejdźmy teraz do salonu i porozmawiamy o liczbach. Więc przejdźmy do liczb. Na ile przewidujesz koszt remontu? Teraz uwaga, jedna bardzo ważna rzecz. Sebastian, pamiętajcie, że sam tutaj nadzoruje cały remont, sam zarządza tymi ludźmi, sam kupuje materiały, negocjuje ceny na te materiały. Więc jego koszty będą znacznie niższe niż każdego normalnego inwestora, który nie posiada własnej tutaj firmy budowlanej. Tak więc spokojnie, wydaje mi się, że jeżeli Wy to macie robić, to spokojnie możecie dodać te 30%, nawet bym tutaj rzekł. Tak, no bo w ogóle sam management, ile to będzie kosztował na taką dużą nieruchomość, więc... Tak. Więc spokojnie liczcie 30%, ale no z Twoimi ludźmi, z Twoimi liczbami, z Twoimi materiałami, jakie przewidujesz tutaj koszty remontu? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dostaniemy pozwolenie na 14 bed HMO, między 12 a 14, to około 250 000. Okay. I to jest i tak mega ambitnie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Czas pokaże. Mam nadzieję, że podasz nam szczere liczby. Tak, no to nie ma nic do ukrycia. W razie czego będziemy czekać trochę dłużej na zwrot. W sensie potencjalnych zysków miesięcznych. Tak. A jak, słuchaj, sytuacja z planningiem? Co to jest tutaj za council? I jakie masz tutaj uczucia względem tego? Co robisz w tym kierunku? Kirklees, mieliśmy tutaj już HM architekta, nam to już porysował. To teraz załączymy projekt. Tak, projekt. Możecie zobaczyć go na ekranie. Sebastian go właśnie przesłał. I będziemy, to jest Kirklees, Huddersfield. Ja mam dobre wrażenie, dobre przeczucia z tym councilem, ponieważ już robiliśmy Batley HMO. I otrzymaliśmy tam licencję, i to były wszystkie 8 bedsids, więc każdy się bał, ja też się bałem, że dostaniemy indywidualne te kancyle, ale nikt nie dostał, mamy kancil 2500 funtów. A jak wyglądał przebieg otrzymania licencji? Czy przyszedł inspektor i po prostu dużo się czepiał? Czy... Nie, nikogo nie było. Co? Czekaj. Od nowa, jeszcze raz. Dostałeś licencję HMO. Jak wyglądała współpraca z inspektorem, który przychodzi, bo się podpisuje pod tym, odebrać projekt i dać Ci na to pozwolenie, licencję? Ja zadzwoniłem oczywiście do tego, dostaliśmy, tam jest indywidualna taka osoba, która Ci pisze o tych właśnie pozwoleniu tej licencji, po aplikacji tej licencji, no i ja z nim rozmawiałem kilka razy, dowiedziałem się, że jego żona jest w szpitalu, też rozmawiałem z nim, weszliśmy w taki bardzo prywatny ten i... No i summa summarum on mówi, że no, widzi zdjęcia, widzi, że jest dobra jakość, widzi, że są certyfikaty, wszystkie alarmy porobione, że to jest na bardzo wysokim standardzie, że tak by chciał, żeby tak wszystkie HMO wyglądały w Kirkleesie. No i nikt nie przyszedł, po prostu dali nam licencję bez wchodzenia. To jest akurat pierwszy raz, jak taką historię słyszę. Ja często miałem niektórych inspektorów bardzo fajnych, innych inspektorów, uwaga, miałem natrętów, wysłałem raz, pozdrawiam Paulę, którą też widzieliście tutaj na odcinkach, bo też pokazujemy osoby, które pracują u mnie w biurze. Też te osoby, widząc, że to działa, też kupują te domy. Wysłałem Paulę, bo Paula ma bardzo dobry kontakt ludzki, potrafi się z każdym szybko dogadać. I uwaga, dostała, słuchajcie, nie będę mówić z jakiego kansilu, menadżera, który jak ją zobaczył, to już się facet po prostu pocił i obcy chłop łapie, zrób to za przykład, łapie dziewczynę ode mnie z pracy, trzyma ją za rękę, nie chce ją puścić, patrzę jej w oczy i mówi do niej przez pół godziny. I potem, słuchajcie, wymyśla co chwilę nową jakąś historyjkę, co by tutaj zrobić, co by tutaj poprawić, żeby móc się z nią po raz kolejny spotkać. Po raz kolejny ją tam, no można powiedzieć, nawet molestuje. I spotyka się po raz drugi, po raz trzeci, ja już dostaję naprawdę furii, no ile to można, i za trzecim razem on powiedział, to słuchaj, bo są takie urządzenia, żebyśmy sprawdzili natężenie dźwięku tutaj w decybelach tych alarmów, tak z ciekawości, żebyśmy wiedzieli, czy na pewno one dobrze tutaj się rozchodzą. W ogóle totalna jakaś bzdura, pierwsza w ogóle coś takiego, abstrakcja, coś takiego w ogóle słyszę. I Paula powiedziała, okej, ale w takim wypadku następnym razem będzie mój kolega, nie będę już ja. I co powiedział ten menadżer? Powiedział, aha, no to przełóżmy to może za pół roku, ja na razie Wam już dam tą licencję i wtedy się spotkamy. Myślałem, że chciałby poczekać pół roku i dać licencję. Czyli jak już wiedział, że no nie będzie mógł się spotkać tutaj z naszą piękną polską dziewczyną, to stwierdził, że nie ma sensu, trzeba dać im to licencję. Dla mnie to było kupa stresu, ale zobaczcie, to jest jedna skrajność, drugą skrajność. Ja zawsze mówię, trzeba dobrze żyć. No tutaj wysyłanie Pauli, która dobrze nawiązuje te kontakty, podziałało w drugą stronę, czyli może nawet pójść w negatywną stronę. No ale nie zapominajmy, że urzędnicy to też są ludzie, tak, też mają swoich przełożonych, też jest często tak, że nikt ich tam na przykład nie sprawdza i machną ręką, klepną, przybiją pieczątkę. Tak jak było, słuchajcie, za tego PRL-u, wtedy trzeba było przynieść węgorza czy coś tam innego. Medal jaj. Tak, a dzisiaj czy tam szare mydło jeleń. biały jeleń, a dzisiaj no, trzeba po prostu mieć miły i dobry kontakt. Mówię tutaj o urzędnikach, czyli o tych ludzi, od których potrzebujemy pozwolenia i pieczątki. Jaki potencjalny przychód oczekujesz na tej inwestycji? No, jeżeli dostaniemy 14 bedów HMO, no to my zrobimy to takiego wyższego standardu i oczekujemy takich samych zwrotów, jak mamy na poprzedniej, tutaj blisko nieruchomości. 175 to pokój. Mhm. Okej, na wstępnie mamy, że zakładamy, że zrobicie tutaj 12, to będzie 175 razy 12 razy 52 tygodnie, wychodzi 109 200 funtów, ale uwaga, to jest kwota brutto, tak? Tak. Potencjalna wycena nieruchomości, na ile oczekujesz? Około 560, tak względnie, jak będzie więcej to będzie dobrze, ale lepiej celować mniej i nie być zawiedzionym. Bardzo dobrze, tego słuchajcie uczymy, lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie. Przy oprocentowaniu 5,5% interest only to wyjdzie rata kredytowa miesięcznie, same odsetki, bez spłacania kapitału, bo to najczęściej tak naprawdę my w tym kraju robimy, nie spłacamy kapitału. I dlaczego? Dlatego, że co 10 lat nieruchomości się podwajają. Uwaga, podam przykład. Moje nieruchomości, które kupowałem 10 lat temu za 60-70 tysięcy, dzisiaj kosztują po 240-260 najdroższa. To zobaczcie, to nawet się nie podwoiło, tak? Potroiło, albo nawet niektóre jeszcze potroiło się z hakiem. I tak samo tutaj, tak? Pieniądz traci na wartości, inflacja go zżera. I za 10, 20, 30 lat może być tak, że ludzie nie będą już zarabiali, nie wiem, 25-30 tysięcy rocznie brutto, tylko będą średnio, tak, mówię o północy, tylko będą zarabiali już 60 tysięcy, tak? Tak, tak, dokładnie. I właśnie o to chodzi, że tak jak Robert Kiyosaki powiedział, używając dźwigni pieniędzy banku, no nam tak naprawdę inflacja też pomaga. No tak, bo dokładnie. Cały czas masz do dodania tyle samo, załóżmy masz do dodania 100 tysięcy funtów, ale dzisiaj może być tak, że za 100 tysięcy funtów kupisz dom, a za 10 lat może być tak, że kupisz garaż, tak? A za 30 lat może być, że to będzie roczna pensja czyjaś, te 100 tysięcy funtów, tak? I to jest tego świetny przykład. Więc przy tym oprocentowaniu 5,5 rocznie będziesz płacił 23 100 funtów i do tego trzeba odjąć media, ale tego jeszcze nie wiemy, bo to jest duża nieruchomość, są wysokie tutaj sufity, więc może być trochę więcej na to ogrzewanie, to będzie trzeba po prostu podliczyć. Council tax, ubezpieczenie, agencja najmu. Ile będzie kosztowała Ciebie agencja najmu, jeżeli chodzi o procent, zarządzanie? To jest 13%. 13%? Między 12 a 13. Przy dużych będzie, może my negocjujemy 12, bo podajemy im każdą. Więc... Okej, to przy 12% to jest koszt roczny 13 100 funtów, tak? No plus do tego jeszcze sprzątaczka, która będzie sprzątała miejsca wspólne, nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa, tak, tak. Zależy już tam od Was, tak? Gdy zrobicie remortgage, przywycenie 560 tysięcy, 75% loan to value, czyli tak. Wartość tej pożyczki, na konto powinno Wam wejść 420 tysięcy funtów. Dokładnie. Tak? Te 420 tysięcy funtów, oczywiście minus kredyt. Czy pamiętasz, ile pożyczyliście pieniędzy? To będzie chyba 165. Około 165 tysięcy, bo 110 tysięcy przelaliśmy na początek nieruchomości ze wszystkim już. Okej, czyli 420 minus 165 to minus prawnik i broker to jest 252 tysiące. Przy zainwestowanym kapitale, tak? 110 tysięcy na zakup i koszty okołozakupowe. 250 tysięcy około, tak? Remont, około. Tak? Do tego trzeba jeszcze chyba doliczyć wyposażenie. No ale plus minus na start sam będzie potrzebne 360 tysięcy, tak? Więc no, w dealu będzie jakiś tam minus, no, trzeba brać to pod uwagę. W dzisiejszych czasach, tak, zawsze, no, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale... Tak, ale sam fakt, że odzyskujesz większość pieniędzy i możesz je reinwestować, a drugi fakt jest taki, że po paru latach ten najem wyczyści Ci do zera to, co miałeś to włożone. A uwaga, z tych 560 tysięcy 25% tego equity należy do Ciebie, czyli 1/4 tej nieruchomości. Gdybyś się zdecydował sprzedać za 560, 1/4 wartości tej nieruchomości w tym wypadku idzie do Ciebie. A jak ta nieruchomość, załóżmy, za 10 lat podwoi wartość swoją, czyli załóżmy będzie kosztowała 1 000 000, to Ty masz do oddania tylko to, co jest pożyczone, a cała reszta, cała ta nadwyżka trafia do Ciebie, tak? Więc prosty przykład, ja dom rezydencki, który kupiłem sobie z żoną, do którego tam to był chyba nasz numer 3 czy tam 4, już nie pamiętam, Kupiliśmy sobie w 2016 roku, wprowadziliśmy się i dopiero teraz się wyprowadzamy. Narosło mi dużo tego equity, tej wartości kapitałowej. Ja tak naprawdę sprzedając tą nieruchomość, dlatego że to jest dom rezydencki, mam zwrot tych pieniędzy bez, uwaga, podatku, bo domy rezydenckie są zwolnione. Taki tip dla Was. Plany na przyszłość. Plan jest jeden. Więcej kupować tych nieruchomości. Próbujemy się skupić tylko na dużych nieruchomościach. Mhm. Dla nas łatwiej, jeżeli już jesteśmy w jednym punkcie, to łatwiej nam się tutaj remontuje niż być rozrzuconym na kilka. Oczywiście w wielkiej nieruchomości jest jeden planning, kilka nieruchomości jest kilka planningów. No i cała ta biurokracja związana z tym, więc my kierujemy się tym, że chcemy mieć duże nieruchomości. No i jak uprzednio wspomniałem, stopniowo wygaszać coraz mniej tych biznesów rezydencjalnych, takich B2B, czyli między nami a klientem, i robić tylko własne nieruchomości i zagospodarować naszych wszystkich chłopaków tam w tym kierunku, żeby było już tylko ciągnięte przez nieruchomości. No i żyć szczęśliwie i w harmonii. Tak, no i zdrowiej. Mniej stresu. Nie? Bo tam biznesy z kuchniami i łazienkami są bardzo stresującymi biznesami. Słuchajcie, dziękuję Wam za kolejne zaproszenie. Dziękujemy. Jeszcze nie raz, nie dwa, nie trzy. Będziemy Sebastiana wraz z Izą pokazywać na naszym kanale. A dla Was, słuchajcie, jeżeli uważacie, że to, co robimy, daje wartości, to pomożecie tutaj algorytmom zwiększyć nasze zasięgi, zostawiając przynajmniej łapkę w górę, komentarz, udostępniając. Na pewno też możecie w ten sposób pomóc innym Polakom, by po prostu dać im tą świadomość, że można naprawdę dużo osiągać tutaj w tym kraju. A dla tych osób, które nie mają czasu, żeby samemu tym się zajmować, to zapraszamy też do naszej firmy deal sourcingowej HowSell UK, gdzie możemy od znalezienia nieruchomości po remont, wynajem, a nawet i księgowość oddać wszystko i outsourcować do nas, gdzie zajmuje się tym rzesza ekspertów tutaj w moich firmach. A jeżeli ktoś chce ciąć koszty i robić wszystko samemu, ale nie wie jak, czyli to how to do it, zapraszam na warsztaty, po których właśnie Sebastian i Iza też są i widać po prostu, jakie mają wyniki. Absolwenci są tutaj najlepszym tego świadectwem. Na stronie Dowbusz Property dowiecie się więcej w tym temacie. Pozdrawiam, Wam życzę jeszcze raz samych sukcesów, Wam również, cześć!